Oh no! Oh no! Wielka choinka mnie zaatakowała! No! Okay. Jaka mina! Dlaczego on to... Co on zrobił? Ja wiem, że jest po świętach. Ale musimy ją uratować! Juniorski, ale ty głupi, nagrywasz gry bożonarodzeniowe na Wielkanoc. Pozdrawiam! No a teraz! Oj, sąsiad, dlaczego ty się bawisz w Grincha? No, siemanku, szanowanku, z tej strony Tommy! And welcome back to... Siema, sąsiad! Dokładnie, moi drodzy, dzisiaj sobie powrócimy po raz kolejny do Hello Neighbor, tylko że tym razem znowu na modach. Moi drodzy, ja wiem, że już nie ma świąt, że już jest, kurczę, chyba, no, z 2 albo 3 tygodnie po świętach, ale, moi drodzy, jest też fajny mod do Hello Neighbor właśnie na temat świąt. Hello Christmas się nazywa. Będziemy tutaj musieli udekorować swój dom, będziemy musieli wszystko zrobić, żeby ten dom był właśnie pięknie udekorowany na święta. Czy nam się to uda? Tego się przekonamy w tym odcinku. Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał. Siema, sąsiad. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag Merry Christmas. Lecimy, trzymamy, bebe. Dobra, mamy tutaj kolejny mod. Sami widzicie, że jest tutaj bardzo fajnie. Oczywiście Mia wygląda jakby naprawdę dziwnie wyglądała, nie? Oh, Nikki, you have to help me, musisz mi pomóc, Nikki. Nie wiem, co się stało, ale... but my dad... ale mój tata chce zaprzestać świąt. Ale wiem, że potrzebujesz naszej pomocy, więc przyprowadzisz mi tutaj z powrotem tą duszę tego, wiecie jak, tego Christmas. Dajmy radę, zróbmy to, okej. Okay. Mod jest oczywiście... w ogóle zobaczcie, jak sąsiad wygląda, on wygląda jak tutaj choinka, o co w nim chodzi, nie? Dobra, zobaczcie w ogóle, że to jest znowu kolejny mod od VGN-a, do którego was serdecznie zapraszam. Wbijajcie do niego na YouTube i subskrybujcie jego kanał, on też ma, no, albo raczej oni też mają bardzo fajne właśnie rzeczy. Dobra, tutaj stoi oczywiście Mia, Quest Christmas Costume, czyli muszę Christmas Spirit bring back the magic of Christmas by helping people, czyli muszę tutaj znowu przyprowadzić ducha świętego Mikołaja i w ogóle tych świąt, żeby wiecie jak. Press E to reach, ja mogę tutaj nawet coś przeczytać, okej? Okay. Muszę tutaj zrobić coś takiego, że muszę przywrócić właśnie święta. Czyli wychodzi na to, że teraz nasz sąsiad jest właśnie takim Grinchem, nie? Dobra, press E to read Christmas book, man quest, Mia quest, Aaron quest, VGN and Sebrek quest, secrets. Okej, okay, dobra, czyli dosyć dużo muszę wam powiedzieć, ja nie wiem w ogóle, czy się zdąży tutaj to ogarnąć na jeden odcinek. Dobra, idziemy pomóc tej Mii naszej tutaj i weźmy ją, to wow, co się dzieje? Drop Christmas costume here. Czyli muszę tutaj... okej? Okay. Co muszę tutaj zrobić? Co muszę... drop Christmas costume here? Ale jak ja mam tutaj... co? Nikki, I lost my Christmas costume. Can you please go find and bring it back to me? Okej, okay, dobra, czy ja muszę tutaj znaleźć sobie jakiś kostium, gdzie Mia właśnie zgubiła ten kostium. Tylko, że gdzieś tutaj jest sąsiad i najprawdopodobniej... co to jest? Czy to jest... czy to jest Jacksepticeye? Czy ja nie mam żadnego pojęcia, ale w każdym razie to nie jest kostium. W ogóle on tutaj też ma bardzo fajnie to wszystko porobione. Zobaczcie, jak tutaj w ogóle też fajnie świątecznie wygląda. Do piwnicy wejść nie możemy, ale możemy, wiecie jak, sobie tutaj poszukać tego kostiumu. Members shout out, thank you so much you everyone. Okej, okay, dobra, czyli mamy tutaj wszystkich, którzy się przyczynili chyba do powstania tego moda. Moderator shout out, thank you so much. Okej, okay, dobra, to są pewnie moderatorzy z ich Discorda. Więc ja może sobie teraz wyjdę czym prędzej. Tutaj na górę sprawdzimy, bo ja w ogóle chyba tutaj muszę też nawet wszędzie poszukać tego kostiumu, bo możliwe, że on się gdzieś tutaj blisko nas znajduje. Sąsiad jest chyba gdzieś bardzo blisko, bo ja go tutaj mega słyszę. I się zastanawiam w ogóle, czy możemy gdzieś tutaj na górę wejść. Możliwe, że on też gdzieś tutaj u góry będzie. Żeby nie było, wiecie jak, tak, że on się tutaj znajduje na jakimś daszku. Oh no! Oh no! Wielka choinka mnie zaatakowała! No! No! Wielka choinka mnie zaatakowała! A tu jest ten kostium! Okej, okay, dobra! Mamy! Musimy go teraz po prostu zanieść. Mogę nim rzucić... mogę rzucić kostiumem i mogę go tutaj, wiecie jak, tak mega rozwalić. Ale dobra, idziemy teraz tutaj i miejmy nadzieję, że o to chodziło w tej mini. Yes! Wow! Zobaczcie! Quest decoration! Okej? Okay. Mamy pierwszego questa. Teraz, jaki jest drugi quest? Ja muszę znowu tutaj do niej podejść? Nie! Dlaczego on mnie goni? On powinien się tutaj za chwileczkę zatrzymać, bo to jest...
Okej, dobra, on się tam zatrzymał. Dobra, on sobie teraz tam pobiegnął, ale on mnie cały czas tutaj widzi. To jest w sumie najgorsze, bo tutaj też stoi video games. Ja nie wiem, czy on przypadkiem... Where's my brother? Okej, accept my brother. Hello, my brother. And I were delivering some toys. Czyli on teraz powiedział, że tutaj ich samochodzik się zepsuł, ale on dowozi tutaj jakieś zabawki. Ja już te zabawki tutaj w sumie gdzieś widziałem, wiecie, jak w tym domku. Tylko najgorsze jest to, że ten sąsiad mnie tutaj cały czas goni. Ja mogę chyba najprawdopodobniej tylko i wyłącznie 4 maksymalnie rzeczy wziąć ze sobą i dopiero mogę mu je dostarczyć, okej? Okay? A wiecie co, ja sobie może wejdę tutaj jakoś tam bokiem, czy tam górą i spróbujemy sobie zebrać te zabawki, które właśnie tutaj ten VGN potrzebuje, my brother. Tylko że te zabawki gdzieś na przykład tutaj, nie? Czy to chodzi o te zabawki? Ja mam nadzieję, że tak. Bo mam na przykład tutaj jedną, dwie, ja nie wiem przypadkiem ile możemy tych przedmiotów ze sobą maksymalnie wziąć, ale wydaje mi się, że maksymalnie tak czy siak 4, tak jak... Tu jest quest so cold, czyli mu jest tutaj bardzo zimno. Ja tutaj też gdzieś widziałem jakąś zabawkę, ja na razie tego questa tutaj nie przyjmuję, bo musimy pierw załatwić tą sprawę właśnie z tym VGN-em śmiesznym. Dobra, i zobaczcie, mamy tutaj teraz numer 3, czwartą zabawkę teraz tutaj mamy. Czy to są teraz już wszystkie zabawki? Nie, tu jest kolejna. Ale możemy wziąć tylko 4, więc ja muszę tutaj, wiecie jak... O nie, nie mogę tego tutaj rozwalić, ta szyba jest tutaj, wiecie jak, nie daje się tutaj w ogóle rozwalić. Okej, jednak się da. I mamy teraz tutaj 4 zabaweczki śmieszne. Ja jestem ciekawy, czy to właśnie o to tutaj chodzi. Gdzie mam mu je tutaj wyrzucić? Tu? Nie, czy pod nogami, czy coś takiego? Wiecie co, ja sobie może na razie te zabawki tutaj zostawię, gdzieś bardzo blisko nich, bo wydaje mi się, że ja później tak czy siak będę musiał, wiecie, jak tutaj zostawić albo coś takiego, bo teraz ja muszę znaleźć bracika, z tego co mi się wydaje, od tego VGN, bo dokładnie teraz to przeczytałem. I tak naprawdę musimy znaleźć tego bracika, on w sumie się może znajdować wszędzie, nawet gdzieś u mnie tutaj w domku, więc ja może sobie tutaj pobiegam po prostu po tej mapie i sprawdzimy, czy on przypadkiem gdzieś się tutaj... w pobliżu nie znajduję, bo ja go w sumie w domku nie widziałem. Chyba, że tutaj chodzi o brata, o Arona, ale w sumie nie jestem pewien. Najważniejsze w sumie jest to, że mamy te zabawki tutaj poukładane. Ja teraz sobie pójdę czym prędzej na górę. Dobra, bierzemy tego questa. I'm so cold up here, I can't stand it. Tu jest tak zimno, nie umiem tego wytrzymać. Czy możesz mi zebrać tutaj troszeczkę patyczków, żebym mógł rozpalić tutaj ognisko? Dobra, drop firewoods here. Czy musimy teraz chodzić pod... O nie, on tutaj użył pułapki, ale ja w ogóle w nią nie wszedłem. Ja muszę teraz rozwalić tutaj, wiecie jak, tą szybę, bo ja bym bardzo się chciał teraz wydostać jakoś na zewnątrz i pozbierać to drewienko, tylko tak naprawdę nie wiem, gdzie to drewienko się może znajdować. Dobra, znalazłem dwa drewienka tutaj, patrzcie, bierzemy pierwsze, bierzemy drugie, a gdzie jest trzecie, to nie mam żadnego... A tu jest trzecie, okej, dobra, więc tego questa już w sumie też załatwiliśmy. Aaron potrzebuje tylko i wyłącznie 3 drewienka, więc jest w sumie okej. Dobra, idziemy teraz... No! Dlaczego on teraz tutaj musi stać? On w ogóle mnie nie złapał, nie wiem co jest w ogóle grane, nie? Bo ja się też zbugowałem z nim, okej? Okay? Jaki bezsens, nie? Dobra, ale najważniejsze w sumie jest to, że my te drewienka teraz tutaj mamy. Wydaje mi się, że on chodzi teraz gdzieś tam sobie po dole, więc ja tutaj teraz czym... Tu jest ten bracik, tu jest ten bracik, zobaczcie, zobaczcie, tu jest bracik. Więc ja postaram się go tutaj, wiecie jak, dorwać albo coś takiego, bo właśnie o niego tutaj chodziło, patrzcie. Czy to jest... Accept, dobra, the silver key, mamy już tutaj jeden... akceptowane, ok, open door and walk in. Ale nie da się tego tutaj otworzyć. Nie da się tego tutaj otworzyć. Okej, okay, dobra, ale no znalazłem jego bracika, więc to jest w sumie okej, okay. Tylko że on teraz potrzebuje jakiś silver key, jakiś srebrny klucz, ja w sumie nie wiem gdzie on się tutaj znajduje. Możliwe, że go gdzieś tutaj za chwileczkę znajdziemy. Ale pierwsze co, to ja muszę, wiecie jak, odstawić tutaj to drewienko temu Aaronowi, żebyśmy tego questa też już tutaj załatwili, nie? Raz, dwa i... Okej, okay. Okej, okay, no, on potrzebował 3, ja zostawiłem 2 i też jest okej. Okay. Dobra, mamy tutaj kolejny quest. Thank of the fireplace, I'm still getting warm up, czyli już tutaj się rozgrzewam, ale potrzebuję jeszcze gorącej czekolady. Wiem, że możesz ją znaleźć w kuchni. Dobra, więc teraz sobie podejdziemy teraz tutaj gdzieś do kuchni. Tutaj w ogóle też jest kolejna zabawka, którą później musimy zdobyć i gdzieś ten silver key musi zostać znaleziony. Tylko, że póki co nie mam żadnego pojęcia, gdzie on się też znajduje. Dobra, wchodzimy tutaj po raz kolejny i on pewnie tutaj też znowu będzie stał. Patrzcie. On w ogóle chyba teraz przeskoczył chyba z tego co mi się wydaje przez okno. Ale musimy teraz znaleźć... Jest czekolada, okej, to jest ta czekolada. Więc ja teraz czym prędzej... No otwieraj te drzwi szybciej i biegnij tutaj szybko do góry, szybko, szybko, szybko. Bo Aaronowi trzeba czekoladkę dać, bo on jest biedny, kurczę, no wiecie jak, taki zamarznięty. Dobra, mamy. I teraz tak, no musimy poszukać tego srebrnego kluczyka. I musimy też w sumie tutaj udekorować ten dom. Tylko ja w sumie jeszcze nie wiem jak udekorować ten dom. Nie wiem gdzie jest ten srebrny kluczyk, ale ja wiem, że tam jeszcze stoi Mia. I ona znowu coś tutaj od nas chce. Tylko ja może tutaj poszukam.
Czy przypadkiem, wiecie, gdzieś tutaj może... No, uciekaj z tym krzesłem tutaj, okej? Okay? Czy przypadkiem tutaj tego kluczyka nie ma? Bo musimy też wejść w sumie tutaj do łazienki, do kuchni. Sprawdzimy, czy tych kluczyków tutaj gdzieś nie ma. Wydaje mi się, że ten kluczyk możliwe, że będzie w samochodzie. Dlatego też ja też tutaj szukam jakiegoś kluczyka też do samochodu, który możliwe, że gdzieś się będzie u góry znajdować. Dobra, możemy też rozwalić szybę tutaj i wejść sobie tutaj do łazienki, bo w sumie chyba tutaj żadnego wejścia do tej łazienki nie ma. Dobra? My tutaj niezły rozpierdziel robimy, patrzcie. A tu jest przejście, okej? Okay? Okej, okay, you found a secret costume! Press E to switch! Czyli możemy tutaj, wiecie, jak go teraz przebrać i on jest teraz takim śmiesznym Mikołajem. Ja bym go chciał teraz zobaczyć, jak on teraz tutaj wygląda. On gdzieś tutaj kaszle, ale w sumie nie wiem dokładnie, gdzie on teraz tutaj jest. O, jest! Dobra, biegnie sobie! Zobaczcie, jak on śmiesznie tutaj wygląda! Jak taki naprawdę święty Mikołaj, nie? Dobra, szukamy cały czas tego też srebrnego kluczyka, ale ja w sumie naprawdę nie mam pojęcia, gdzie go teraz tutaj szukać, gdzie go znaleźć. Możliwe, że też tutaj będzie otwarty, jak w Granny, ale niestety nie. Dobra, wiecie co, podejdziemy sobie może teraz też do Mii, sprawdzić, jaki ona quest ma dla nas. I know, a great way to get in the Christmas spirit is to decorate, czyli musimy tutaj udekorować. Idź wokół domu i pozbieraj, albo raczej press E to place decoration. Okej, okay, pierwsze, drugie, czyli wystarczy w sumie w to wejść. Wtedy dekorujemy sobie tutaj domek, okej? Okay? Mamy tutaj kolejne, 4, 5, 6, jeszcze 3, 7, 8, 9... I 10 i mamy kolejnego questa ogarniętego. Dobra, znowu tutaj coś od nas chce. It's painting time. Czyli musimy tutaj coś pomalować. Niki, mam świetny pomysł. Co jakbyśmy pomalowali nasz dom na święta? Mój tata to będzie uwielbiał. Dobra, musimy tam coś pomalować. Czyli wydaje mi się, że teraz to będzie takie, wiecie, jak takie troszeczkę leparkurowate. Okej, coś tutaj pomalowałem, ale w sumie nie wiem co. Musimy się chyba zgliczować też na górę. Sprawdzić, czy przypadkiem tam czegoś do malowania nie ma. Ale ja sobie też sprawdzę tutaj. Nie, tutaj niczego nie ma. Więc wchodzimy teraz na samą górę, bo możliwe, że tam, ja już tam widziałem. O, tu jest, okej. Okay. Dwójka. Pomalowaliśmy na czerwono. I w sumie muszę się dostać też tam na drugą stronę, bo ja widziałem właśnie tam po drugiej stronie, że tam też coś jest do udekorowania. Dokładnie gdzieś to będzie tutaj. Okej, okay, patrzcie. Dekorujemy. Okay. Jaka mina! Dlaczego on to... Co on zrobił? Mikołaja zbudował! Tylko dlaczego on tego Mikołaja teraz tutaj zbudował? Czy ja jestem teraz tym Mikołajem? I w ogóle dlaczego się zrespawniłem znowu tutaj na tym samochodziku? Dobra, wiecie co, no ja muszę jakoś tutaj... Co to jest? Jakieś tutaj śmieszne w ogóle, wiecie, jak rzeczy poustawiał. Ja muszę znaleźć ten srebrny kluczyk. Ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie on się tutaj teraz znajduje. Ja bym bardzo chciał się dowiedzieć, tylko że, no, ja go tutaj naprawdę wszędzie szukam. Tutaj kluczyka z samochodu nie ma. I to jest też taka troszeczkę lipa, bo musimy praktycznie wszędzie tego poszukać. Dobra, ja teraz tutaj przeczytałem, że ten Gostek, The Silver Key, albo raczej ten VGN mi powiedział, że he said it was somewhere upstairs, czyli on powiedział, że on jest gdzieś u góry, ten kluczyk, więc musimy go teraz tutaj poszukać. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj trzeba jakiś... Tu jest chyba, tak? Czy to jest tutaj ten kluczyk? Patrzcie. No ja nie wierzę, no nie wierzę, naprawdę, patrzcie. No ale ja go nie umiem tutaj teraz zdobyć, to jest taka troszeczkę lipa, bo musimy sobie tutaj lekką taką wieżyczkę zbudować. Oczywiście tutaj zrobiliśmy mega rozpierdziel. W ogóle te wszystkie przedmioty, które ja teraz dźwigam, są tak duże, że ja naprawdę nie wiem, gdzie ja je tutaj ustawiam. Ale to powinno... No, to nie wystarczyło. Czekajcie, ja sobie... Okej, czy ja teraz skoczyłem na to? Jest, dobrze. Więc mamy ten... Ale okej, jest, mamy. Mamy ten srebrny kluczyk. Ja postaram się, wiecie, jak tutaj wyskoczyć jakoś przez tą szybę, żeby było w sumie bliżej, bo i tak musimy sobie jeszcze jedną rzecz tutaj w sumie wziąć, żebyśmy, wiecie, jak mogli sobie tutaj... No! Gdzie on znowu jest? Ja nie wiem, gdzie on jest, ale dobra, rzucamy tą laleczką. Skakuj tu szybko, 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 szybko skakuj! No! On mnie teraz tutaj złapał! Dobra, jesteśmy tutaj po raz kolejny. Rzucimy sobie tym kluczykiem, okej, okay, patrzymy, gdzie on tutaj upada, żeby nie było sceny, że ja go za chwileczkę tutaj zgubię. I możemy odgadnąć tutaj kolejnego questa, zobaczcie. Dobra, otwieramy. Jest, okej. Okay. Open door, walk in, okej. Okay. No otwieraj te drzwi szybciej! Okej, okay, jesteśmy. Mamy kolejnego questa, czy nie? Wydaje mi się, że coś tutaj musimy chyba teraz jeszcze zdobyć. Bo tu jest... Czy on mi pokazuje, że muszę ten kluczyk wziąć? Czy on go będzie tutaj potrzebował? On w sumie... Nasz sąsiad w sumie nie wie, gdzie my jesteśmy. Nie wiem, co on tutaj ma zrobić. Musimy chyba tutaj do... Nie, do naszego bracika tutaj podejść nie musimy. Ale ja sobie zostawię ten kluczyk złoty tutaj na wszelki wypadek, bo wiecie jak, on tutaj mi pokazywał ewidentnie, że ja muszę tutaj coś ogarnąć. Dobra, zobaczymy sobie, ile tutaj jeszcze mamy tych naszych śmiesznych questów. Main quest, Mia quest, Aaron quest, czyli musimy znaleźć jeszcze Aarona. Mam jeszcze dwa sekrety do odgadnięcia, VGN, okej? Okay? I Mia ma jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się jeszcze podczas tego odcinka udekorować właśnie ten śmieszny domek, ale teraz musimy tutaj po raz kolejny podejść sobie do Mii, właśnie tutaj po kolejnego questa. Okej, okay, co ona mi teraz tutaj powie? Oh, this is
is bad. O, to jest źle. Mój tata był bardzo zły, że udekorowaliśmy ten dom. Te wszystkie bałwany tak naprawdę mają w sobie kamery i mogą nas obserwować. Niki, będziemy potrzebowali tutaj tego toy gun od Arona, żeby zniszczyć te snowmeny. Możesz go znaleźć u góry. Znajdź go, ten pistolet, i rozwal tutaj te śmiesz... Co to tu jest? Dlaczego ona tutaj siedzi teraz? Widzieliście to? Ona teraz tutaj siedzi, ale questa mamy takiego, że musimy iść teraz sobie do góry po tego Tommy Gun, czy ten Top Gun, czy jak to się tam w ogóle nazywa. I musimy, wiecie, jak rozwalić sobie tutaj te... Okej. Snowman attack, okej. I musimy... Mamy teraz tą broń, czy nie? Czekajcie, Snowman. Evil Snowman. To jest bardzo źle. Dlaczego ich nie rozwalimy? Wydaje mi się, że będzie fajnie. Użyj tego. Okej, tu jest ta broń, więc możemy tutaj w sumie sobie strzelać do tych śmiesznych Snowmanów. My tutaj rozwalimy sobie, wiecie jak, to... okienko tutaj, żeby było bliżej. Wystarczy chyba... Okej, czyli musimy... czyli musimy je tak rozwalić, ale dlaczego on ma taki dziwny odgłos, jakby naprawdę coś się tutaj mega rozwalało. Możemy tak z góry strzelać, wiecie, jak żeby nas tutaj ten sąsiad śmieszny nie złapał. Tylko że ja tutaj nie umiem celnąć w tego śmiesznego bałwana. Dobra, kolejny został zniszczony. Wydaje mi się, że reszta jest gdzieś tam. Tylko ja bardzo się boję, żeby on, wiecie, jak nas tutaj nie zaatakował. Dobra, mamy tutaj kolejnego. Mamy jeszcze dwa snowmeny do rozwalenia. Okej, jeszcze ten i jeszcze jeden. On za chwileczkę się gdzieś tutaj, ten nasz śmieszny sąsiad pojawi. Ale na szczęście mamy tego questa. Podchodzimy znowu tutaj po raz kolejny do Mii. Dos. Jest, udało nam się. Szukałem tych wszystkich, wiecie jak, tych takich śmiesznych zabawek. Nie, czy pomożesz je odnaleźć i wsadzić je gdzieś tam do góry? Dobra, no niech będzie, że znowu je będziemy musieli tutaj znosić. Ja myślałem, że oni tutaj będą potrzebowali, wiecie jak, te zabawki, ponieważ tak naprawdę oni te zabawki tutaj przywieźli. Ale teraz niestety musimy je wszystkie gdzieś na górę zanieść. Ja w ogóle mam nadzieję, że będę wiedział, w które miejsce, żeby nie było tutaj za chwileczkę jakiejś sceny. O, no, on tutaj się przeciąga, on się tutaj bardzo przeciągał. Wydaje mi się, że ten bookshelf gdzieś... Ale czekajcie, bo ja w sumie nie wiem, gdzie ja to muszę tutaj teraz sadzić. Wydaje mi się, że tam, gdzie jest ten nasz śmieszny sąsiad, ja muszę to sprawdzić. Czekajcie, dolls drop here, okej? Okay? Czy ja muszę tutaj chyba wskoczyć? On mnie w ogóle teraz tutaj nie widzi, nie? Zostawiamy, okej? Okay? Ile jeszcze tych śmiesznych zabawek tu mamy? On mnie nie widzi, patrzcie, on jest bardzo ślepy, nie? Kolejna, okej? Okay? Możemy sobie tutaj kolejną zabrać, ponieważ ta następna się znajduje tutaj. Układamy. Wydaje mi się, że gdzieś kolejne zabawki tu jeszcze były, bo ja w sumie tak, wiecie jak, nie za bardzo patrzyłem, gdzie one się znajdują. Bo mamy w sumie jeszcze cztery. Ja nie wiem przypadkiem, czy one nie będą, wiecie jak, na zewnątrz się znajdowały te wszystkie cztery, bo ja wiem, że ja temu VGN-owi gdzieś tam te wszystkie zabawki pozostawiałem. Dobra, tu jeszcze mamy jedną zabawkę, tu jeszcze mamy drugą. I wydaje mi się, że... No co jest? Nie mogę tego już tutaj podnieść? Dobra, mam tutaj kolejną, jednak da się podnieść. Tylko wydaje mi się, że kolejne będą chyba tutaj gdzieś w tym kitchen. Bo ja wiem, że gdzieś te zabawki tutaj się znajdowały. Tylko ja muszę dokładnie teraz sprawdzić, gdzie. Dobra, tutaj mamy kolejną. Więc mamy trzy i pistolet. Więc będziemy musieli tutaj jeszcze jedną zabawkę, wiecie jak, tutaj poszukać. Dobra, zobaczcie, układamy. No, 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 no! Dlaczego? Ja nie wiem, gdzie on jest. Ja nie wiem, gdzie on jest. On gdzieś tutaj podskakiwał jak jakiś debil. Ale na szczęście możemy sobie wbiegnąć tutaj znowu po raz kolejny do góry. I możemy poukładać sobie te zabawki, wiecie jak, nie straciliśmy ich, także jest w sumie spoko. Dobra, układamy kolejną. Jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Tylko tego się nie udało ułożyć. Dlaczego tego się nie da ułożyć? Dobra, udało się. I mam jeszcze jedną, tylko ja muszę dokładnie poszukać, bo ja ją gdzieś zgubiłem. Tak, macie rację. Jestem bardzo dziwnym człowiekiem i muszę wam powiedzieć i się przyznać do tego, że jedną zabawkę gdzieś zgubiłem. I muszę jej teraz nieźle teraz tutaj poszukać, nie? Dobra, mamy ostatnią zabawkę. Ona sobie po prostu tutaj leżała, tak wiecie jak. Jakbym jej nie umiał znaleźć, nie? Także ustawiamy ostatnią zabawkę. I to był... To powinien być koniec tego questa, ale ja jej tutaj po prostu nie umiem wsadzić. Zobaczcie, dobra, udało się. Więc idziemy teraz do Mii, która stoi przy tym właśnie śmiesznym. Ale dobra, Missing Presents Part 1. Dziękuję, Niki, że... No nie, znowu mnie tutaj znalazł. Jaki on jest dziwny, ten sąsiad. On mnie tak strasznie irytuje, że to jest po prostu masakra, nie? Dobra, jesteśmy teraz już po raz kolejny u Mii. I w ogóle mam nadzieję, że on tutaj za chwileczkę nie przyjdzie, żeby sceny nie było. Ponieważ ona nam teraz mówi, że dziękuję ci, Niki, że znalazłeś wszystkie lalki. Ale mam tutaj niestety złą wiadomość. Mój tata wyciągnął wszystkie prezenty od VGN-a i je zamknął w piwnicy. Powinieneś porozmawiać z VGN-em i im pomóc. No dobra, no to idziemy teraz tutaj tego gościa. Okej, mamy teraz tutaj ten kluczyk, ale wydaje mi się, że go potrzebować nie będziemy, okej? Po tym jak pomogłeś mojemu bratu, próbowaliśmy naprawić samochód. Jak nam się udało naprawić ten samochód, wszystko zniknęło. Słyszałem, jak klucz uderzył o ziemię. Jeżeli uda ci się znaleźć ten klucz, wtedy może uda nam się znaleźć prezenty. No okej, zaakceptujemy to sobie teraz, tylko czy to jest to,
Nie, to nie jest to. Ja muszę w ogóle tutaj poszukać ten kluczyk, który gdzieś się tutaj będzie znajdował, bo ja muszę teraz przecież do basement iść. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że ten kluczyk też się gdzieś może na zewnątrz znajdować, ponieważ on po prostu usłyszał tutaj, że gdzieś słyszał jakiś odgłos kluczyka, wiecie o co? Ja tutaj przeszukałem cały domek, ale co prawda jest tutaj kluczyk, wow! Ja tutaj szukałem naprawdę przez bite znowu 15 minut tego głupiego kluczyka do piwnicy, ale w końcu się udało i zobaczcie, że teraz tutaj wszyscy do mnie przyszli, my się godzimy na to, let's save Christmas. Niki, ja nie wiem co się stało mojemu ojcu, ale wiem, że z tym kluczem możesz się dostać do piwnicy i możesz zdobyć wszystkie prezenty, więc uratujmy święta, zanim będzie za późno. Dobra, weźmy sobie teraz ten kluczyk tutaj, ja w ogóle tutaj też chyba wszystkiego w sumie nie odgadnąłem, bo jeszcze są tutaj dwa sekrety, ale ja tutaj po prostu biegałem, szukałem i nie potrafiłem tych sekretów tutaj znaleźć. Dla mnie teraz najważniejsze jest to właśnie, żeby się dostać do tej piwnicy, bo sąsiad gdzieś tutaj przychodzi, no! Jak ja nie lubię, jak on mnie tutaj naprawdę, on już mnie tutaj chyba w tej grze złapał 48 razy. Ale najważniejsze jest teraz dla mnie to, że mamy sobie już tutaj otwarte. Okej, i wchodzimy na dół. Okej, dobra, jesteśmy teraz na samym dole i możliwe, że on teraz tutaj przyjdzie, ale w sumie też nie wiemy, czy na pewno. Najważniejsze jest to, że w sumie mamy tutaj pistolecik i zobaczcie, co on tutaj w ogóle w tej piwnicy ma, nie? To jest po prostu niemożliwe. Jakiś mega labirynt. W ogóle tutaj też manekiny, nasze kingi tutaj stoją i się przyglądają temu, co nasz sąsiad tutaj ogarnął. Ale gdzie jest ten... Gdzie są te nasze prezenty? Okej, musimy zejść teraz tutaj na dół. Okej. Tutaj w ogóle też... Muszę wam powiedzieć, że ta piwnica, która się znajduje właśnie tutaj u sąsiada, jest mega, ale to mega dziwna. Dla mnie najważniejsze jest... You found a secret item? Okej. Czyli znaleźliśmy sekretny item. Zobaczcie, że możemy strzelać takim śmiesznym pistolecikiem i możemy tutaj naprawdę wszędzie prezenty rozdawać każdemu, więc ja tutaj będę naprawdę tyle strzelał, że nasz sąsiad będzie miał po prostu dosyć tych wszystkich prezentów i tak dalej. Niech on ma, niech on po prostu ma, ja tutaj naprawdę muszę wszędzie prezenty porozstawiać. Dobra, skakujemy na samą górę, ponieważ z tego co mi się wydaje, to teraz tutaj gdzieś musimy iść, okej? I teraz tu na dół, bo ponieważ tutaj jesteśmy teraz po drugiej stronie tego płotka, okej? I teraz tu na dół i mamy wszystkie prezenty i stoi nasz sąsiad już tutaj przygotowany! Pewnie będzie nam mówił dlaczego. Dlaczego? Co jest teraz grane? Okej? Ale dlaczego to jest teraz takie straszne? Odrzuciliśmy sąsiada! I nie zgadę, spalimy go w tym kominku, nie? Niki, this is not what it looks like, Niki, to nie jest tak jak myślisz! Więc mi powiedz, co się stało? A więc tak, nie chcę już tego ukrywać. Szukałem swojego prezentu i chciałem go zniszczyć. Co? Teraz to skończymy, okej? Co ty robisz? Czy on nas... Co się teraz dzieje? Co się teraz dzieje? Czy ja muszę zniszczyć jego prezent? On jest tutaj! No, on jest tutaj u góry, okej? Wystarczyło do niego strzelić 3 razy i on spadł. Czekaj, to jest ten prezent. Okej, co on teraz tutaj dostał? Tableta? Co? Co on tutaj dostał za prezent? Nie, no naprawdę? Niki, I'm happy, everything works out at the end. Cieszę się, że się to wszystko wyjaśniło. Dziękuję, że nam pomogłeś, uratowałeś święta. Ale jest jeszcze jedna rzecz, okej? Jeszcze jeden sekret. Christmas party, czyli Christmas party, czy Christmas... Impreza, no dobra, no to sobie teraz tutaj tańcujemy, chciałem potańcować, ale niestety mam już congratulations, udało ci się odgadnąć main story, ale tam jakieś sekrety jeszcze były, coś tam, pracowaliśmy nad tym modem 120 godzin, okej? Ale to teraz za szybko idzie, ja nie potrafię tego tutaj wszystkiego przeczytać, ale to się ceni, moi drodzy, że pracował nad tym 120 godzin i udało się praktycznie wszystko tutaj odblokować, oprócz jednego sekretu, wydaje mi się, że zostawimy sobie ten ostatni sekret. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Hello Neighbor na modach podobał. Jeżeli nie, zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz tam dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, chodzi, krzyżu.